Rysiek! No, Rysiek! Ty mnie w ogóle nie kochasz! Ja cię nie kocham? Krystyna, czemu ty tak mówisz? Bo jakbyś mnie kochał, to byś mi coś kupywał, a nie. Ale Krysiu, paczki ci przywiozłem. No co ty? Zobacz. Jakbyś mnie kochał, to byś mi ładnie zapakował. Zobacz. Zobacz, jak to wygląda. Mam fuch. Krystyno, ale ja ci je przywiozłem. Wiesz, jak daleko poniosłem? Jak ty możesz tak coś mówić? Niemożliwe. Krysiu, to otworzy cię dla ciebie? Zrobię to w mig. Ja nie wiem. Ja tu już się prawie obraziłam. Nie wiem. Muszę przemyśleć. Zobacz, odpakowałem je dla ciebie. Przyjrzyj się. Masz złote kwiaty, masz morderstwo w Tortiolar i masz świąteczne morderstwo. Co ty czytasz? Aż się tego boję. Żebyś ty wiedział, jaka to trudna praca. Czytasz, spodoba się, nie spodoba się. Napisać recenzję, nie napisać. Puści dalej, nie puści dalej. Pożyczyć, nie pożyczyć. Jak zniszczą? Wiesz, jaka to ciężka praca, Ryszard? Dobrze, zatem usiądź, zrelaksuj się. Przeczytaj sobie jedną książkę, albo przeczytaj sobie drugą, albo trzecią. I od razu się poczujesz lepiej. A ja pójdę, zrobię ci kawkę, później posprzątam, posmywam, zrobię obiadek, a na końcu wymasuję ci nóżki. No jak, gniewasz się? Powiedz. No już sama nie wiem. To naprawdę ciężka robota, ale kawki to bym się napiła. Możesz mi zrobić. Kto wie? Może nawet dzisiaj cię przytulę. Widzisz, i po co były te nerwy? Masz piękne książki, masz wszystko, co chcesz, spełniasz swoje marzenia. Wystarczy, że tylko dasz mi uśmiech. O nic więcej cię nie proszę. Kocham cię, Krystyna. Zrozum. Rozumiem też twoje czytanie. Tak czasem bywa. Ty powinnaś wiedzieć, że zawsze cię kocham. Zawsze. Nie podglądać. Okej, kochanie, nie przeszkadzaj sobie. Idę zrobić ten obiad.